Cześć, witam Was wakacyjnie. Przygotowałam dzisiaj dla Was bardzo prosty makijaż Smoky Eye, taki rozświetlający z połyskującym złotym elementem. Makijaż Smoky, który możecie dosłownie wykonać palcami. Mam nadzieję, że taka moja dzisiejsza propozycja Wam się przyda, na przykład na wieczorne letnie imprezy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonać taki makijaż, zostańcie ze mną. Zaczynam od podkreślenia linii rzęs czarną kredką. Użyję do tego celu kredki Provoke od dr Irene Ellis. W zewnętrznym kąciku nakładam tej kredki nieco więcej. Kredką również schodzę na dolną powiekę, ale pokrywam nią jedynie 1/3 części naszej powieki. Teraz obracam kredkę i gąbeczką, która jest dodana do kredki, rozmazuję czarną kredkę. Teraz, aby dokładniej rozetrzeć tą czarną kredkę, sięgam po Maybelline Color Tattoo w odcieniu Permanent Taupe, jest to numer 40. Matowy odcień. I palcem rozcieram kredkę i nakładam ten cień również na właśnie tą czarną kredkę. Makijaż już wygląda ciekawie, a to dopiero początek. W zasadzie środek. Teraz przechodzę sobie do pędzelka takiej gąbeczki również. I nakładam ten cień w kremie na dolną powiekę. Teraz wracam do czarnej kredki i podkreślam jeszcze raz delikatnie sam zewnętrzny kącik przy linii rzęs. I znowu gąbeczką delikatnie rozcieram lub palcem, jak wolicie. I teraz czas na odrobinę ciepła i błysku. Cieniem Smashbox jest to trio cieni Smashbox. Użyję tego złotego odcienia i nakładam go na praktycznie całą górną i dolną powiekę. Teraz pozostaje mi jedynie wytuszować rzęsy, naprawdę solidnie, aby były takie gęste, czarne, wydłużone. Tuszem Yves Rocher Sexy Pulp. I tak prezentuje się skończony efekt. Jak widzicie, jest to dosyć proste smoky, taki wakacyjny, ponieważ nie jest zbyt intensywny, a po dodaniu tego złotego połyskującego cienia podkreślimy sobie tą opaleniznę, zatrzymiemy te słońce w naszych oczach. Jeżeli dodacie oczywiście jeszcze więcej rozświetlacza na kości policzkowe, to wtedy naprawdę możecie olśnić wszystkich na wieczornej imprezie, na przykład na plaży.
Mam nadzieję, że taka moja propozycja Wam się spodobała. Jeżeli tak, kciuki w górę. I to wszystko. Do zobaczenia do następnego filmiku. Pa, pa!